Czy Saul cofnął się i został zgubiony? Czy król Saul się nawrócił? Pewien korespondent, jak pisze Alfred Burton, przysłał mi wycinek z publikacji Armii Zbawienia, War Cry, w którym napisano, Saul był prawdziwie nawrócony, jak pisze 1 Samuelowa 10 od 6 do 9, jednak cofnął się, jak pisze 1 Samuelowa 15, 11, a Bóg wycofał od niego swoją łaskę, werset 23. Koniec cytatu z War Cry Armii Zbawienia. Niezależnie od tego, co możemy myśleć o pracy i metodach Armii Zbawienia, kontynuuje swoją wypowiedź Alfred Burton, nikt nie szukałby u nich jasnej ekspozycji Pisma Świętego czy zdrowej interpretacji prawdy. Ale nie tylko oni uczą, że prawdziwie nawrócona osoba może być w końcu zgubiona. Jest to bardzo powszechna doktryna, ale bardzo daleka od prawdy ewangelicznej. Przypadek Saula, opisany w 1 Samuelowej 10:6, często wprawiał w zakłopotanie zatroskane dusze, ale nikt nie może słusznie argumentować z tego wersetu, że Saul był nawróconym człowiekiem, ani z 1 Samuelowej 15:23, że po nawróceniu Bóg wycofał od niego swoją łaskę. Jest to po prostu niemożliwe. Duch przyszedł na niego jako proroka, ale to w żaden sposób nie dowodzi, że był nawrócony. Przy nawróceniu człowiek rodzi się z ducha, a następnie jest przez niego przeniknięty. Ale Bóg może użyć nawet niegodziwca, takiego jak Balaam, jako swojego rzecznika, co czytamy w Księdze Liczb 24:2. Saul został tak użyty, nie tylko na początku swojej kariery, ale nawet po tym, jak Bóg odrzucił go jako króla, o czym czytamy w 1 Samuelowej 19:23. Czytamy o wielu, którzy w nadchodzącym dniu powiedzą: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy diabłów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy wyznam im, nigdy was nie znałem. I tak dalej. Jest to opisane w Mateusza 7:22 i 23. Zaznaczmy, że nie jest napisane znałem cię kiedyś, ale nigdy cię nie znałem. Jeden jasny werset Pisma Świętego jest lepszy niż wszystkie rozumowania człowieka. Daję im życie wieczne i nigdy nie zginą, ani nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Tak mówi Ewangelia Jana, 10 rozdział, 28 werset. Wiele lat temu, gdy błogosławiona emancypacyjna prawda Ewangelii została odzyskana przez łaskę Bożą dla obecnego pokolenia, pewien drogi i pobożny święty Boży jęczał w swojej niedoli, będąc wciąż pod niewolą zakonu i nie znając wolności łaski. On mówił, że Bóg cofnął od niego blask swego oblicza, ten, który był głównym narzędziem w rękach Bożych do odzyskania prawdy, odpowiedział: Bóg nigdy nie odbiera blasku swego oblicza prawdziwym wierzącym, ponieważ wszyscy wierzący są w Chrystusie, a Bóg nie może odebrać światła swego oblicza Chrystusowi. Ach, odpowiedział drugi, ale ja odwracam się do niego plecami. Tak powiedział, odwracam się do niego plecami. W takim razie przyszła szybka odpowiedź: Bóg będzie świecił na twoje plecy. Tak, On uczynił nas przyjętymi w swoim umiłowanym Synu, jak mówi list do Efezjan, 1 rozdział, 6 werset. A wierzący zawsze stoją w Jego łasce, jak mówi list do Rzymian, 5 rozdział, 2 werset.
Doktryna odpadnięcia zaprzecza Słowu Bożemu. Doktryna odpadnięcia hańbi dzieło Chrystusa. Doktryna odpadnięcia niszczy prawdziwy charakter Ewangelii. Jednak zawsze pozostaje prawdą, że wierzący jest wezwany do postępowania zgodnego z łaską, która tak obficie go pobłogosławiła. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim postępujcie. List do Kolosan, 2:6. Alfred Barton. Artykuł: Czy Saul cofnął się i został zgubiony, czy król Saul się nawrócił?